Dzień dobry Państwu. Od kilkudziesięciu godzin możemy zapoznawać się z programem rządzącej partii w Polsce od 4 lat, Platformatelskiej. I przyznam się z rozbrajającą szczerością, że nie jako poseł, polityk, a jako obywatel jestem szczerze zawiedziony. Jestem szczerze zawiedziony, ponieważ oczekiwałem od partii rządzącej, która z nieukrywaną szczerością oświadcza, że przez 4 lata uczyła się rządzić Polską i teraz już wie, jak rządzić Polską, to partia rządząca, będąca w dyspozycji całego aparatu administracyjnego Polski, w moim przekonaniu powinna przygotować i zaproponować Polakom konkretną, precyzyjną mapę drogową, tak abyśmy wiedzieli, co nas czeka w marcu 2012 roku, co nas czeka w listopadzie 2013 roku, co się będzie działo w 2014 roku, w 2015 roku. I zamiast precyzyjnej mapy drogowej otrzymaliśmy drogę we mgle. Program tak ogólnikowy, tak lapidarny. No jedyną jego zaletą jest to, że jest napisany dużą czcionką i się go lekko i szybko czyta. Także to jest jedyna zaleta materiału, który nie zawiera żadnych konkretów, jeżeli chodzi o te kwestie, które są przed nami. Ale co za to mamy? Od piątku mamy Festiwal Obietnic, licytację propozycji PiS-u i Platformatelskiej, ale nie w sprawach istotnych dla milionów Polaków, nie w sprawach jakże ważnych dla setek tysięcy polskich przedsiębiorców, ale mamy zamiast dyskusji o systemie podatkowym, o źródłach poszukiwanych 80 miliardach złotych oszczędności w przyszłym roku, mamy dyskusję o sprawozdawczości podatkowej. I tak w piątek w Krynicy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński pokazał z daleka dwiema kartkami papieru, które miałem możliwość oglądać, czytać w programie telewizji Polsat News. I co się okazuje, że już na pierwszej stronie sztabowcy PiS-u wprowadzają utrzymanie numeru identyfikacji podatkowej i numeru PESEL, co jak wiemy chcemy, aby uprościć i aby można się było posługiwać tylko i wyłącznie numerem PESEL. Na drugiej stronie można wnioskować, że Prawo i Sprawiedliwość proponuje Polakom podatek liniowy, ponieważ zaproponowana stawka rozliczeniowa w tym PIT-cie pisowskim wynosi 19%, a jak wiemy dzisiaj Polacy płacą podatek dochodowy w dwóch skalach podatkowych 18% i 32%. Już nie wspomnę, że nie ma żadnych podanych źródeł podstaw prawa do korzystania z ulg podatkowych. Tak naprawdę chyba te kartki papieru służyły do tego, żeby pomachać przed kamerami, że coś PiS przygotował. No ale żeby licytacja miała miejsce, to wczoraj mieliśmy konferencję prasową pana posła Adama Szejnfelda z, wydawało mi się do niedawna, apolitycznym wiceministrem finansów, panem ministrem Grabowskim, gdzie dowiedzieliśmy się, że w roku 2015 podatnicy będą mieli EPIT-a, który będzie sporządzany przez urzędy skarbowe. No, dlaczego w 2015? No bo w 2015 to już jest po kolejnej kadencji Sejmu i trudno będzie z tej obietnicy rozliczyć dzisiaj te obietnice składających. Jeżeli chodzi o tę propozycję, to dzisiaj przypominam, że ci z polskich podatników, którzy nie korzystają z żadnej ulgi, z ulgi prorodzinnej, z ulgi internetowej i nie odpisują 1% podatku na organizacje charytatywne, również nie muszą w ogóle chodzić do Urzędu Skarbowego, bo Urząd Skarbowy rozlicza podatników za rok podatkowy.
Dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy rozpoczęli dyskusję nie o sprawozdawczości, bo dzisiaj sprawozdawczość finansową polskich przedsiębiorców wykonują biura rachunkowe dużych firm, wielkie podmioty, które doradzają, w jaki sposób tę sprawozdawczość przeprowadzać, ale rozmawiajmy o meritum problemu, który dzisiaj przybiera coraz większą skalę. Tym problemem jest eksodus wielu polskich przedsiębiorców, którzy przenoszą działalność gospodarczą i rejestrują ją nie w Polsce, a na Cyprze, w Luksemburgu i w innych rajach podatkowych. To powoduje, że wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych będą w konsekwencji malały. Dlatego jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, bez względu na to, czy będziemy w rządzie, czy będziemy w opozycji, proponujemy, aby nowy Sejm rozpoczął jak najszybciej debatę na temat zmian w systemie opodatkowania osób prawnych. Dzisiaj przedsiębiorstwa działające w formie organizacyjnej spółki akcyjnej bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, chcąc wypłacić zyski swoim akcjonariuszom, najpierw muszą zapłacić 19% podatek dochodowy CIT od zysków przedsiębiorcy, a później akcjonariusze muszą ponownie zapłacić 19% podatek od dywidendy i to powoduje, że przedsiębiorcy przenoszą swoje firmy na Cypr, gdzie płacą tylko i wyłącznie podatek od dochodów przedsiębiorstwa i zysk już jest do dowolnej dyspozycji akcjonariuszy i nie trzeba go drugi raz opodatkowywać. To zjawisko, proszę Państwa, jak rozmawiałem niedawno na spotkaniu z przedsiębiorcami branży budowlanej z mojego okręgu wyborczego z Radomia, wyspecjalizowane firmy konsultingowe proponują tak zwaną optymalizację podatkową przedsiębiorcom i firma, która płaciła do tej pory w Urzędzie Skarbowym 6 milionów podatku dochodowego, ma propozycję przerejestrowania swojej działalności na Cypr i będzie płaciła połowę tego podatku, czyli około 3 milionów złotych. Coraz więcej przedsiębiorców, licząc każdą złotówkę w czasie kryzysu, podejmuje tę decyzję, nie patrząc na sprawy patriotyczne, przenoszą swoją działalność do rajów podatkowych i musimy spowodować, żeby to Polska była rajem podatkowym. To, co już wcześniej zapowiadaliśmy, aby od roku 2013 rozpocząć stopniowe obniżanie stawki podatku VAT do 19%, tak jak płacą to obywatele Niemiec, żeby skończyć z kolei z innym negatywnym zjawiskiem, jakim jest odprawianie importowanych towarów przez polskich przedsiębiorców, które ma miejsce nie w Gdyni, nie w Świnoujściu, nie w Szczecinie, nie w polskich portach morskich, a w Hamburgu w Republice Federalnej Niemiec. Na Komisji Przyjazne Państwo kiedyś mieliśmy wizytę polskich celników, którzy już wtedy apelowali, żebyśmy coś w tej sprawie zrobili, żeby to do Polski trafiały podatki, a nie do naszych zachodnich sąsiadów. Szanowni Państwo, oczywiście konsekwentnie w nowej kadencji Sejmu ponowimy poselski projekt ustawy autorstwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej o wprowadzeniu tzw. podatku bankowego. Ten mechanizm, który naszym zdaniem zarówno zwiększy akcję kredytową dla polskich przedsiębiorców, jak i zatamuje transfer do spółek matek zysków wypracowywanych w bankach działających na terytorium Polski, może przynieść ponad 2 miliardy złotych dodatkowych przychodów do budżetu państwa. Te wszystkie działania, które naszym zdaniem trzeba podejmować, nie bacząc na to, że jest kampania wyborcza. Niestety politycy Platformy Obywatelskiej w swojej propozycji drogi we mgle żadnych konkretnych propozycji rozwiązań nie prezentują.